Brzęczek dokonał żywota. Tam jest kamień nowy włożony, także to nie jest kamień. On wczoraj już chodził strasznie głośno. I te powietrze leciało jak leciało. To już jest stara maszyna. To jeszcze... Nie wiem, ile to może mieć lat. Żona to miała jeszcze, zanim była moją żoną. Wiekowe to. Co to jest? No, sprawował się. U mnie jeszcze pochodził z rok pewnie. No, ale tu już nic nie idzie, nie? Rozkręcę go zaraz i zobaczę, co tam w nim. Pewnie membrana. No, zaraz zobaczymy. Poszła guma. Stary, co ty mi dałeś za badziewie? No jak to... No gumka mi pękła. Stary, ale jakie spokojnie. No, to gdzie mam przyjść? Już nie pompuję. A szkoda, bo w sumie to jakoś mi specjalnie nie przeszkadza. Nie wiem, pomyślę, jak znajdę jakiś kawał gumy, to może to polepię. Na tę chwilę mam problem. Mam jakąś głowicę, no ale nie podłączę jej do tego, bo się nie da. Nie będzie pasowała i nic nie wymyślę, bo już raz kombinowałem. Także będę musiał tu coś, kurde, nie wiem, nowe gąbki. Wytarzam w tej wodzie z tego akwarium. Wycisnę gąbkę. Bo nic innego nie przychodzi mi na tę chwilę do głowy. A za godzinę jedziemy z dzieciakami na basen. Ja nie chcę. Więc mam godzinę. Ja nie chcę. Ty nie chcesz, ale mama chce. I Alanek chce. Dobra, to kończę na razie. Jak coś wymyślę, to dogram. Musiałem wygrzebać mój kącik. Muszę wygrzebać kącik. Znalazłem starą głowicę. Przykleiłem takie coś. Bo tutaj mi to nie pasowało w ogóle. Bo to ma końcówkę taką. I to by się tutaj w nijak nie spasowało. Musiałem to przykleić. Będę musiał to poprawić, bo to jest nagluta. Ja nie wiem, czy to się nie odklei. Czy to jest tak ładnie zdejmowane. O. Jo, i mam takie dwie gąbki. No i właśnie się odkleiło, nie? No, ale mam takie dwie gąbeczki. Będziemy mieli takiego kolosa. Także będzie git. Idę jeszcze raz to kleić. Zrobiłem. Dałem jeszcze raz klejem i teraz poprawiłem jeszcze klejem na gorąco. Dobra, ma działać przecież, nie? Nie o wykonanie tu chodzi. Dobra. To teraz muszę tu zrobić miejsce. Muszę wyciągnąć. Szkoda. Miałem tam zrobić już jakiś czas temu, poprawić to. Nawet rozbierałem, przymierzałem się któregoś razu, no ale nie spasowało mi to. I kurczę. Akurat w takim momencie, no cóż. Wziąłem sobie jeszcze wody.
gąbki sobie tutaj w tym wyciśniemy, te nowe. Bo to nówki sztuki są, jakiś czas temu je kurwałem. O, zaraz zacząłem na sywku. Także będzie dobrze. Tak to na razie wygląda. Kurde, ciężko to było włożyć w ogóle. Te gąbki wielkie. Cała instalacja mi tu wypływała. Teraz musi się przefiltrować trochę. Bo ja tam nic nie widzę. No to łatwo można to zrobić. No też właśnie, Tomuś. Musiał tutaj. To muszę wszystko wygarnąć stąd, kurde. Myślę, że nie będzie źle, będzie pewnie jeszcze lepiej jak było z tamtą gąbką, no bo powierzchnia filtracyjna jest sporo większa. Bardzo ta przyssawka tam trzyma. Będę musiał tutaj trochę mchu. No też właśnie. Zostawiłem, bo zabiera mniej miejsca. No wypływa, kurde, już drugi, trzeci raz nawet wypłynął. Zobaczymy, no te gąbki wycisnąłem w wodzie, więc nabrały wody, no to i tak jest, wyporność jest spora. Nie wiem, no zobaczymy. Mam nadzieję, że jak wrócę, to nie będzie to wody, że nie będzie wody poza akwarium, nie. Bo jak on zrobi fikoła, to wypompuje wody tyle, na ile jest w stanie podnieść słup wody. Jak widać, chodzi. Także nic się na szczęście nie stało. Woda elegancka. Tyle miłego.